Cześć, witam Was. Ja nazywam się Paweł Markiewicz. Chciałbym zaprosić Was dziś na wycieczkę po Centrum Historii Sportu w Lublinie. Miejsce zupełnie magiczne, miejsce, które nazywane jest przez sportowców, działaczy sportowych czy dziennikarzy sercem lubelskiego sportu. W tym oraz w następnym odcinku przekonacie się, dlaczego Centrum Historii Sportu jest nazywane właśnie w ten sposób. Może na początku kilka słów o samym obiekcie. Centrum Historii Sportu znajduje się na stadionie Arena Lublin i jest częścią firmy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie. Jak się rozejrzycie po naszym obiekcie, będziecie mogli zobaczyć kilkaset, o ile nie tysiące pamiątek związanych z dziejami lubelskiego sportu na przestrzeni ostatnich już ponad 100 lat. Chciałbym, żebyśmy na początku skupili się na dyscyplinie, która nazywana jest przez wielu królową sportu. Mowa tu oczywiście o lekkiej atletyce. Dlaczego lekkoatletyka nazywana jest królową sportu? Niejednokrotnie możemy usłyszeć to hasło podczas zawodów sportowych, podczas telewizyjnych transmisji najważniejszych mistrzostw, w których udział biorą nie tylko lubelscy zawodnicy. Teraz pytanie, dlaczego właśnie królowa sportu? Lekkoatletyka jako jedna z niewielu dyscyplin charakteryzuje się tym, że jest dyscypliną typowo indywidualną. Tylko, może nie tylko, ale między innymi w lekkiej atletyce najważniejsze jest to, w jakiej sami jesteście dyspozycji. Nie ma tu znaczenia, tak jak na przykład w piłce nożnej, że boisko może być rozmięknięte, że sędzia będzie złośliwy, że koledzy są w złej dyspozycji akurat w tym konkretnym meczu. Tu wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, od tego, czy będziecie o tą setą sekundę szybsi od Waszego rywala, czy skoczycie kilka centymetrów wyżej, czy rzucicie na przykład młotem czy dyskiem o te kilkanaście centymetrów, czy chociażby kilka centymetrów dalej. Historia lubelskiej lekkiej atletyki rozpoczyna się już w pierwszych latach XX wieku. Pierwsze oficjalne zawody sportowe nazywane lubelskimi igrzyskami odbyły się w dzisiejszym Ogrodzie Saskim. Udział w nich wzięło kilkunastu uczniów ówczesnej szkoły lubelskiej założonej w 1906 roku w Lublinie. Udział w nim wzięli zawodnicy, którzy wówczas zlokalizowani byli wokół Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Już wtedy pokonano pierwsze takie dziś dość nietypowe dystanse, czyli biegi na 250 metrów, czy skakano wzwyż i tak dalej. Było to pierwsze takie przetarcie w 1914 roku z lubelskim sportem. Warto zaznaczyć, że już wtedy istniało, jak wspomniane wcześniej, Lubelskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Towarzystwo, które założone zostało w 1906 roku jako najstarszy klub sportowy w Lublinie, choć warto zaznaczyć, że nie była to pierwsza typowo sportowa organizacja w naszym mieście. Najstarsze, bo powstałe w 1892 roku, było Lubelskie Towarzystwo Cyklistów. Towarzystwo bardzo specyficzne, ponieważ oparte tylko i wyłącznie na osobach, które fascynowały się kolarstwem, na osobach, dla których najważniejsze było to, aby zwiedzać okolice, żeby rozwijać pasję oraz przede wszystkim to, ażeby rozwijać wśród typowych mieszkańców, wśród osób, które na co dzień pracują, które budują nasze miasto, pokazywać im, czym tak naprawdę może być sport indywidualny, czym może być pasja. Ale wróćmy na chwilę do lekkiej atletyki. Lekkoatletyka tak naprawdę w Lublinie rozpoczyna się już kilka lat po tym słynnym pierwszym meczu z 1914 roku i musimy wrócić pamięcią do Akademickiego Związku Sportowego. AZS, czyli wtedy jeszcze Akademickie Koło Sportowe, powstało w styczniu 1922 roku na Uniwersytecie Lubelskim, troszeczkę później dziś w zasadzie znanym jako Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pierwsze zajęcia lekkoatletyczne odbywały się na obiekcie sportowym Akademickiego Związku Sportowego przy ulicy Lipowej. Dziś na pewno to miejsce znacie, bo jest to dzisiejsza galeria Plaza przy ulicy Lipowej. Niemniej jednak zajęcia odbywano również, czy przygotowywano je również w oparciu o żołnierzy, o wojsko, o 8 Pułk Legionów Piechoty, który miał swój obiekt sportowy przy dzisiejszych Alejach Kraśnickich. Jeżeli jedziecie rondem krwiodawców w dół, po prawej stronie, przepraszam, po lewej stronie macie obiekty wojskowe. Tam kiedyś był jeden z pierwszych stadionów lubelskich, na których uprawiano m.in. właśnie lekkoatletykę. AZS, czy już wtedy też na przykład Lublinianka, posiadały świetnych zawodników, którzy reprezentowali nasze miasto na arenie ogólnopolskiej. W Lublinie również organizowano zawody, w których udział brał m.in. słynny Kłusociński.
medalista olimpijski, wspaniały zawodnik, osoba, która była jednym z pierwszych ambasadorów polskiego sportu na arenie międzynarodowej. Wiele lat później lekkoatletyka rozwijała się w klubie Start Lublin, w klubie zupełnie wyjątkowym, który opierał swoją działalność głównie na wychowankach. Ma to na myśli zarówno trenerów, jak i samych zawodników. Warto wspomnieć chociażby o olimpijczykach, o fantastycznej Małgorzacie Duneckiej, czy jej mężu, który choć na igrzyskach w Moskwie, kiedy zdobywał srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, nie reprezentował akurat Start, do naszego miasta się przeniósł i później w barwach czerwono-czarnych zwyciężał w krajowych czempionatach. Był zawodnikiem podziwianym w całej Polsce. Niestety na początku lat 90. klub Start Lublin przestał istnieć. Schedę po nim przejął już doskonale od prawie 80 wówczas lat znany Akademicki Związek Sportowy. Dziś, kiedy mówimy lub kiedy myślimy lubelsko-lekka atletyka, mamy na myśli głównie Akademicki Związek Sportowy, będąc bardziej precyzyjnie klub uczelniany przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Warto wspomnieć tu chociażby o fantastycznych zawodnikach rodem z Lubelszczyzny, jak na przykład Malwina Koprun, która jest prawdziwym ambasadorem sportu w naszym regionie, czy Sofię Nawi, czy Małgorzacie Hołub-Kowalik, czy Paulinie Guba, którą mogliśmy obserwować, jak zdobywała złoty medal Mistrzostw Europy w Berlinie w 2019 roku. Wielu innych fantastycznych sportowców, którzy dziś stanowią o sile polskiej lekkiej atletyki. Świadectwem tego również może być to, że są w naszym mieście na obiektach Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji organizowane najważniejsze sportowe wydarzenia w naszym kraju, jak chociażby jeszcze całkiem niedawno finał drużynowych Mistrzostw Polski, który zwyciężył nie kto inny jak właśnie AZS UMCS Lublin. Mówiliśmy o sportach indywidualnych, o królowie sportu, czyli o lekkiej atletyce. Teraz chciałbym zabrać Was do troszeczkę innej formuły sportu, do sportu, który doskonale znacie z ringów. Oczywiście chodzi o boks. Boks jest sztuką walki. Pamiętajmy też, żebyśmy rozróżniali, czym jest sztuka walki i system walki. Dziś bardzo popularny w telewizji pozostaje MMA, reprezentowane m.in. przez firmę KSW, ale pamiętajmy, że jest to mieszany system walk, który wywodzi się wprost od zapasów, wschodnich sztuk walki i rzecz jasna boksu. Historia lubelskiego boksu zaczyna się już w okresie przedwojennym. I tutaj po raz kolejny wróćmy do Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. To tam pielęgnowano kulturystykę, to tam po raz pierwszy próbowano popularyzować w naszym mieście boks. Odrobinę później, kiedy powstał Wojskowy Klub Sportowy Lublinianka, Unia Lublin, boks przybierał na sile. Coraz mocniej stawał się sportem masowym i wówczas też pasję do tej sztuki walki odkrył w sobie nie kto inny jak Stanisław Zaleski. Postać absolutnie kanoniczna w historii lubelskiego sportu. Pan Stasio, tak go nazywano. Pan Stasio, który był prawą ręką Feliksa Sztama. Warto, żebyście zapoznali się z tym nazwiskiem, bo Felix Sztam, czy Papa Sztam, jest uznawany za twórcę polskiej szkoły boksu. Najważniejszego i najwybitniejszego trenera w historii tej dyscypliny w naszym kraju. Odkrywca wielkich talentów, m.in. pana Kuleja czy pana Grudnia, zawodników, którzy zdobywali mistrzostwa olimpijskie czy mistrzostwa świata. Ale wróćmy do pana Stasia. Pan Stasio rozpoczął swoją przygodę ze sportem od podawania piłek na boisku przy ulicy Okopowej. Tak, warto pamiętać, że tam również w centrum dzisiejszego miasta istniał piękny obiekt skrytą wówczas drewnianą trybuną i tam kilkunastoletni pan Staś podawał piłki dorosłym, już wtedy wielkim gwiazdom lubelskiego sportu, piłkarzom Lublinianki, którzy już wtedy mierzyli się z najlepszymi w grze o Mistrzostwo Polski juniorów. O tym opowiemy sobie w następnym odcinku. Pan Staś już przed wojną doskonale szkolił się w fachu bokserskim. Nieco później wstąpił do wojska. Już tutaj musimy przypomnieć sobie, że w 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, która potrwała do 1945 roku. Tam pan Staś rozwijał swoje umiejętności bokserskie. Niejednokrotnie ten boks uratował mu życie. Sam we swoich wspomnieniach opowiada o tym, jak został złapany przez dwóch SS-manów, wykorzystał chwilę ich nieuwagi, obu powalił celnymi ciosami bokserskimi i dzięki temu przeżył być może tą zawieruchę wojenną.
Wojna zaprowadziła go na zachód Polski, gdzie spotkał na swojej drodze wspomnianego już papę Sztama, Feliksa Sztama, ojca polskiej szkoły boksu, który znalazł dla niego rolę w swojej drużynie jako dla masażysty. Warto wspomnieć również, że nazywany był dobrym duchem lubelskiej polskiej reprezentacji bokserskiej, kimś na wzór dzisiejszych psychologów sportu. Wtedy, kiedy jeszcze ten zawód w zasadzie nie istniał, już nasz lubelski pan Staś był dobrym duchem kadry narodowej, człowiekiem, który wspierał na duchu późniejszych mistrzów olimpijskich, absolutną legendą, później trenerem lublinianki, fantastycznym człowiekiem, ikoną lubelskiego sportu, do dziś wspominaną przez w zasadzie wszystkich, odrobinę starszych i tych nieco młodszych adeptów i amatorów sportu. Wspomnijmy również o zmarłym kilka dni temu panu Henryku Kukierze. Jest to bodaj najwybitniejszy bokser w historii naszego regionu. Bokser, który zdobył złoty medal Mistrzostw Europy rozgrywanych w latach 50. w Warszawie. Filigranowym zawodnikiem reprezentującym wagę muszą, który przeszedł do legendy jako ten, który był strasznie szybki. Jego oczywiście może nie był bardzo silny, natomiast nikt nie był w stanie pokonać jego szybkości i jego bardzo dobrych sierpowych. Wspomnijmy jeszcze o lubelskiej zawodniczce, o lubelskiej pięściarce. Mam tu na myśli Karolinę Michalczuk, reprezentującą niegdyś barwy klubu Pako Lublin. Zawodniczkę występującą na Igrzyskach Olimpijskich, medalistkę Mistrzostw Świata i jedną z najwybitniejszych pięściarek w historii naszego kraju. Wszyscy znamy doskonale Agnieszkę Rylik, między innymi Agnieszkę Rylik, ale pamiętajmy też, że lubelska ziemia wydała fantastyczną zawodniczkę, która dumnie reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej. Powiedzieliśmy już o lekkiej atletyce, powiedzieliśmy też o boksie. Chciałbym Was teraz zaprosić do dyscypliny, która jest obecnie bodaj chyba najpopularniejszą dyscypliną w mieście. Mowa tu oczywiście o żużlu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy żużel to sport? To już tutaj z wytłumaczeniem z pierwszej encyklopedii polskiego sportu, definicja, żebyśmy coś mogli nazwać sportem, musi występować element rywalizacji. No, rywalizacji w żużlu oczywiście odmówić nie możemy. Jest to sport szalenie widowiskowy. Choć jeżeli wytłumaczymy komuś, czym jest żużel, na pierwszy rzut oka może wydawać się dość dziwnym sportowym zjawiskiem, no bo co fajnego może być w motocyklu, który, no umówmy się, wygląda średnio atrakcyjnie. Strasznie śmierdzi tym paliwem, którym napędzany jest ten motocykl. Panowie jeżdżą tylko i wyłącznie w lewo, ściga się czterech gości, można dostać kamieniem, generalnie słabo. Tak myślą osoby, które nigdy na meczu żużlowym nie było, które nigdy meczu żużlowego nie oglądały. Natomiast najlepszym świadectwem tego, że jest to sport szalenie popularny i szalenie widowiskowy, niech będzie stadion przy Alejach Zygmuntowskich, który na każdym meczu lubelskich Koziołków podziwia blisko 12 tysięcy osób. Jest to sportowa wizytówka naszego regionu, ale wizytówka, która nie wzięła się znikąd. Porozmawiamy sobie troszeczkę o historii lubelskiego żużla. Pierwsze lubelskie zawody żużlowe odbyły się 21 września 1947 roku na boisku przy Nowej Drodze. Gdzież jest to boisko? Oczywiście chodzi o obiekt, który dziś znamy doskonale, stadion przy Alejach Zygmuntowskich, wówczas przy Nowej Drodze. Obiekcie, który bardzo średnio nadawał się do uprawiania tego rodzaju dyscypliny. Teren był podmokły, bardzo osiadał, ale cóż, pamiętajmy, że było to zaledwie 2 lata po zakończeniu działań związanych z II wojną światową, ale już wtedy wybuchł wielki talent 16-letniego wówczas Włodzimierza Szwendrowskiego, który wygrywa ten turniej o Puchar Życia Lubelskiego. Sam Włodzimierz Szwendrowski był współtwórcą lubelskiego klubu żużlowego przy LPZ, czyli przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Tak się nazywał wówczas klub, przy którym funkcjonowały sekcje żużlowe, ale też indywidualny mistrz Polski już w barwach innych klubów. Niemniej jednak zawodnik, który do Lublina zawsze wracał i z którym związał swoje sportowe, później trenerskie życie. Żużel, tak jak inny sport, miał swoje perypetie. Na początku związany, jak wspomniałem, z Ligą Przyjaciół Żołnierza, później z Ogniwem Lublin, aż wreszcie trafił do powołanego w 1950 roku Motoru Lublin. Wszyscy znamy doskonale sukcesy Motoru Lublin. Wspomnijmy chociaż o panu, który sobie dumnie tutaj stoi w muzeum, pilnuje sekcji żużlowej. Oczywiście mam tu na myśli Marka Kępę, który przez 21 lat
ścigał się na żużlu przez 15 lat w kadrze narodowej, jeden z najlepszych zawodników w tej dyscyplinie sportu w Polsce, bezwzględnie najbardziej znany żużlowiec w historii Lublina. Zawodnik, który był współtwórcą wielkiego sukcesu z 1991 roku, ale może od początku. Wielki boom na żużel to są lata 70. w Lublinie. Wtedy obserwujemy Tadeusza Bereja, który zdobywał Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. Wtedy też obserwujemy pierwszy awans, historyczny awans Motoru Lublin do Ekstraklasy. Później, jak to w sporcie, wzloty i upadki, aż wreszcie końcówka lat 80. i przełomowe Prima Aprilis w 1990 roku. Dlaczego przełomowe? Dzień wcześniej nagłówki lubelskich gazet mówiły: Hans Nielsen w Lublinie. Cóż, 1 kwietnia nikt nie wziął tego na poważnie. Jak to możliwe, że aktualny mistrz świata może jeździć w motorze Lublin? Niemniej jednak zawodnicy lubelscy, żeby to sprawdzić, pojawili się przy bramie stadionu żużlowego. I cóż się okazało? Hans Nielsen, wielki Hans Nielsen, już wtedy 6-krotny medalista mistrzostw świata, rozpoczyna wielkie ściganie w motorze Lublin. Zawodnicy napędzeni jego umiejętnościami, jego technicznymi nowinkami, jeżdżą coraz lepiej, a rok później zdobywają srebrny medal Mistrzostw Polski. Jest to bezwzględnie największy sukces w historii polskiego żużla, w historii lubelskiego żużla. Współautorem tego wielkiego sukcesu był wspomniany wcześniej Marek Kępa. Na bazie tego wielkiego sukcesu pojawili się kolejni młodzi ludzie, kolejni młodzi zawodnicy, którzy chcieli naśladować swoich wielkich mistrzów. Wśród tych młodych zawodników był Robert Dados. Myślę, że tego zawodnika nie trzeba szerzej przedstawiać. Jest to indywidualny wicemistrz świata juniorów, którego niestety przygoda ze sportem zakończyła się bardzo tragicznie. To nie jest jednak miejsce, żebyśmy rozmawiali o tego typu wydarzeniach. Odsyłam Was do literatury. Warto poczytać o tych wspaniałych lubelskich zawodnikach, którzy tworzyli lubelską historię żużla. I teraz ostatnie lata. Po upadku Motoru Lublin w 1995 roku, po próbach odtworzenia go już na bazie innych klubów, cały czas mając w pamięci te wielkie sukcesy, stworzono klub, który obserwujemy dziś. Na początku Speedcar Motor Lublin, klub, który bezpośrednio nawiązuje do swojego wielkiego poprzednika, do wspaniałych tradycji Motoru Lublin. Klub, który szturmem wdarł się na najwyższy poziom rozgrywkowy. Klub, który zdobył zaufanie i serce lubelskich kibiców. Klub, który dziś bije się o Mistrzostwo Polski i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wszyscy oglądać go na nowo na trybunach lubelskiego stadionu i na ekranach telewizorów.